Z ewangelii według świętego Łukasza. Niech będą przepasane biodra wasze. Słowa Jezusa skierowane do każdego z nas. Choć Jezus umieszcza je w kontekście powrotu Pana z uczty weselnej, a więc w kontekście swojego powrotu na Ziemię w dniu zakończenia świata, w dniu Apokalipsy, w dniu ostatecznej komunii Boga z człowiekiem. To jednak przez te przepasane biodra bardzo wyraźnie odwołuje się do historii starotestamentalnej, do momentu Paschy, kiedy to Żydzi, przepasani jak na podróż, gotowi do drogi, oczekiwali w dniu Paschy na moment wyjścia z Egiptu. Co więcej, Jezus mówi, że gdy nasze biodra będą przepasane, gdy całe życie spędzimy na oczekiwaniu na gotowości do wyjścia do Ziemi obiecanej, gdy przez całe życie będziemy starali się żyć przepasani, jakbyśmy całe życie byli gotowi do podróży, to także on po przyjściu sam się przepasze. To jest taki prosty znak. Jezus Chrystus nie zostawił nas oczekujących, ale oczekuje nieustannie, niecierpliwie, z utęsknieniem. Oczekuje wraz z nami na ten moment wyznaczony przez Boga Ojca, moment, kiedy świat się zakończy, by stać się na nowo piękny, rajski, byśmy mogli, tak jak wtedy w raju, przechadzać się wieczorami wraz z Bogiem po najpiękniejszym zagrodów, po ogrodzie naszej relacji z oblubieńcem, z Jezusem Chrystusem. Do zobaczenia jutro.